Cześć, Tom. Co u ciebie? Wyglądasz na bardzo zadowolonego, mały Tomie. Dobrze się bawisz? Oglądacie Dragon Balla? Kto jest twoją ulubioną postacią, Tom? San Goku. Doskonały wybór. Masz jakiś pomysł, Tom? To będzie niespodzianka dla twojego synka? Czego szukasz, Tom? Tego będziesz potrzebował? Całej farby? Czy coś jeszcze? Co zrobisz z tym mopem, Tom? To będzie niespodzianka? Czy będziesz potrzebował czegoś jeszcze? Okej, jesteś już gotowy? Mały Tomie, twój tato chciałby, żebyś przyjechał do jego lakierni. Ma dla ciebie tam niespodziankę. Stań po środku, mały Tomie, i załóż gogle, dobrze? Czy już domyślasz się, co twój tato robi? Co jeszcze potrzebujesz, Tomie? Czy to już wyschło, Tom?
Ach, widzę, to będzie peruka. Doskonały pomysł. Co jeszcze masz na myśli? Brwi? Wow, mały Tomie, wyglądasz coraz lepiej. To może troszeczkę łaskotać. Wow, mały Tomie, wyglądasz świetnie. Chciałbyś zobaczyć się w lustrze? To doskonały kostium. Czy jest już skończony? Jak ci się podoba, mały Tomie? Czy wiesz, z kim jesteś? Tak jest! Jesteś teraz Son Goku z Dragon Balla! Czy czegoś ci brakuje? Oczywiście! Piłki! Dokąd jedziesz, mały Tomie? Myślę, że mały Tom jest bardzo zadowolony. Co myślisz, Tom? Do zobaczenia następnym razem, Tom! Bawcie się dobrze! O, cześć, mały Franku! Widzę, że jesteś bardzo podekscytowany! Aha, rozumiem! Dzisiaj mamy dzień szczeniaka i chcesz się przebrać! Haha! A co powiesz na to, żebyśmy pojechali do lakierni Toma i cię przemalowali? Dobrze, zatem w drogę. Baba! Hej, Tom. Sprzątasz u siebie w lakierni? Faktycznie jest tu bardzo czysto. Mały Franku, tutaj jesteś. Baba! Tom? Mały Frank chciałby, żebyś go przemalował na małego szczeniaczka na dzień szczeniaczków. Czy da się to zrobić? Doskonale. Frank, jakim typem szczeniaczka chciałbyś zostać? Haha, mały Frank chciałby, żebyś mu zrobił niespodziankę, Tom. A więc bierzmy się do dzieła. Bardzo się cieszę, że masz u siebie taki porządek, Tom. A więc, mały Franku, jesteś na pewno koloru białego. To twoja pierwsza wskazówka. Użyjesz teraz różowej farby, żeby namalować jego buźkę? To świetny pomysł! Ciekawe, jakim rodzajem pieska będzie mały Frank. Mały Franku, coraz bardziej przypominasz szczeniaczka. Araba, hahala.
Zobacz, mały Franku, wyglądasz zupełnie jak szczeniaczek. Mały Frank zastanawia się, czy nie pomalowałeś go na białego huskiego, Tomie. Tym razem nie zgadłeś, mały Franku. Nie jesteś białym huskiem. Tom jeszcze nie skończył. A czy teraz już wiesz, jakim typem szczeniaczka jesteś, mały Franku? Tak jest! Jesteś dalmatyńczykiem! Tom, wykonałeś kawał dobrej roboty, a mały Frank wygląda zupełnie jak prawdziwy szczeniaczek dalmatyńczyka. Teraz możesz oficjalnie celebrować Dzień Szczeniaczka. Brawo! Wow, uważaj, mały Frank! To Jerry wyścigówka! Jak ci się podoba przebranie małego Franka, Jerry? Ty też chcesz się przemalować na Dzień Szczeniaczka? To świetna sugestia, mały Franku! Jerry może być białym husky! Okej, Jerry, możesz już jechać do lakierni Toma. Dziękujemy, Tom, i do zobaczenia wkrótce. Hej, Kari, wygląda na to, że jesteś bardzo zajęta od samego rana. Cześć, mała Kari, bawisz się jojo? Aha, udajesz, że jesteś Biedronką? I to chyba niezła zabawa. Poczekaj tutaj, mała Kari. Twoja mama ma jakiś pomysł. Dokąd jedziesz, Kari? Jedziesz do lakierni Toma, żeby zrobić niespodziankę swojej córeczce? Hej, Tom! Kari zaraz tutaj przyjedzie! Kari, jedź za Tomem i opowiedz mu o swoim pomyśle! A więc, Kari, co chciałabyś zrobić? Przerobić się w Biedronkę? Tom, czy myślisz, że zdołasz to zrobić? Okej, zatem zaczynajmy! Niezły początek. A co teraz? Peruka? Doskonale. Thank you.
Czy to łaskoczy Kari? Zamknij oczka. Co następnie, Tom? Które teraz wybierzesz? Doskonały wybór! Wow, Kari, wyglądasz fenomenalnie! Czy coś nie tak, Tom? Czegoś nam brakuje? A więc potrzebujesz jojo! Wygląda na to, że jesteś już gotowa, Kari. Dziękujemy! Tom, wykonałeś kawał dobrej roboty. Małej Kari na pewno się spodoba. Haha, świetnie się bawcie, moi przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. O, cześć, mały Steve. Ale mnie wystraszyłeś. Haha, skąd wziąłeś te uszka króliczka? Widzę. Chcesz być przebrany jako królik. Co powiesz na to, żebyśmy odwiedzili lakiernię Toma? Wow, poczekaj na nas, mały Stevie! Hej, Tom. Sprzątasz u siebie w garażu? Wygląda to bardzo czysto. O mój Boże, mały Stevie! Tutaj jesteś. Tom, mały Steve chciałby, żebyś go przerobił w królika. Myślisz, że to jest do zrobienia? Doskonale, więc bierzmy się do roboty.
całe szczęście, że masz tak ładnie poukładane farby, Tom. Używasz czerwonej farby, żeby pomalować usta królika? To świetny pomysł! Wow, mały Stevie, wyglądasz już od razu lepiej. I co teraz, Tom? Chwila, moment, mały Stevie, już prawie gotowe. Widzę jeszcze parę drobnych szczegółów. Wow, spójrz, mały Stevie! Wygląda zupełnie jak królik! Yeah. Tom, wykonałeś po raz kolejny świetną robotę! Mały Steve wygląda zupełnie jak prawdziwy królik! Teraz możesz już jechać i się dobrze bawić! Wow, uważaj, mały Stevie! To Jerry wyścigówka! Jerry, co sądzisz o nowym przebraniu małego Steve'a? Chcesz się pobawić w ścigające się króliczki? Zobacz, mały Stevie, to twoje stare uszka królika. Jerry je teraz używa, żeby też wyglądać jak królik. Doskonały pomysł, Tom. Prawie ci się udało, Jerry, ale nic się nie martw, bo mały Steve nauczy cię, jak to robić. Dziękujemy, Tom! Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, mały Benie! Wyglądasz na bardzo szczęśliwego dzisiaj! Dokąd jedziesz? Do lakierni Toma? I w co się przemalujesz? W lwa Aleksa z bajki Madagaskar? Doskonale! Zatem widzimy się u Toma. Cześć, Tom. Mały Ben przyjechał się przemalować. Chcę, żebyś przerobił go w lwa Aleksa z bajki Madagaskar. Czy da się to zrobić? Doskonale. Tom mówi, że musisz założyć gogle ochronne. Teraz jesteś gotowy do malowania, Ben. Tak jest, mały Tomie. Ty też musisz chronić swoje oczka. Haha, to dobry pomysł. Dla Teddy'ego też się przydadzą. Będziemy potrzebować dużo brązowego koloru. Wow, będziesz wyglądać zupełnie jak Lew Alex. I co teraz, Tom? Zgadza się. Tym kolorem namalujemy jego twarz. Aha.
Nie zapomnij o pędzelku, Tom. Mały Benny, wyglądasz coraz bardziej jak lew. Czego jeszcze będziemy potrzebować? Lwiej grzywy? Dobrze, co jeszcze możemy zrobić dla małego Bena? Jesteś teraz królem tego placu zabaw, mały Benie. Pa, przyjaciele, do zobaczenia! Hej, Rocky, czy coś się stało? Chcesz się zmienić w bałwana, żeby bardziej się wczuć w świąteczny klimat? Rocky, sam mówi, że może ci w tym pomóc. Po prostu obsypie cię śniegiem. Dobrze, spróbujmy tego. O nie, Rocky. Lepiej szybko jedź do lakierni Toma. On z pewnością zrobi to lepiej. Cześć, Tom. Cześć, mały Tomie. Cóż za wspaniała choinka. Posłuchajcie, Rocky Rakieta potrzebuje waszej pomocy. Chce stać się bałwanem śnieżnym. Już nadlatuje. Cześć, Rocky. Mam dobrą wiadomość. Zaraz staniesz się prawdziwym bałwanem. Od czego zaczniemy, Tom? Oczywiście. Od ciała. Mały Tomie, myślę, że mógłbyś nam w tym pomóc. Dobrze, załóżmy je. Są idealne, nie sądzisz, Rocky? O nie, Rockiemu wciąż jest zimno. Mały Tomie, czy mógłbyś zrobić coś, żeby zrobiło mu się ciepło? Tak, od razu lepiej. Co następnie, Tom?
ręce. Oczywiście. Mały Tomie, co tam masz? To takie miłe z twojej strony, mały Tomie. Więcej szczegółów? Rocky, ty naprawdę zaczynasz wyglądać już jak bałwan. Już prawie skończone. Ale Tom ma dla ciebie jeszcze niespodziankę. Tak jest, Tom. Pomalujemy jego nogi na biało. Chyba mały Tom ma kolejny pomysł. Rocky, Tom mówi, że już z tobą skończył. Teraz jesteś oficjalnie bałwanem świątecznym. Dziękujemy wam tak bardzo, mały Tomie i Tomie. Wykonaliście doskonałą pracę. Myślę, że masz rację, Sam. To wygląda nawet lepiej od prawdziwego bałwana. Do zobaczenia, przyjaciele. I wesołych świąt!